Gość Studia Bałtyk. Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Gdyby trzeba było dziś podjąć decyzję, z czego, jak finansować partie polityczne, to decyzja? Oczywiście Platforma? Nie, no Platforma swoją propozycję przedstawiła teraz i tę samą propozycję przedstawię od lat i to tylko i wyłącznie dzięki Platformie w sposób znaczący ograniczono już finansowanie partii politycznych, a to oznacza mniej więcej tyle, że rezygnujemy z pieniędzy publicznych. Ale jakoś jesteście osamotnieni w tym pomyśle. No bo wszyscy mają gęby pełne frazesów i opowiadają, i mówiące, sprowadzające się do tego, że oto nie należy korzystać z pieniędzy publicznych, ale wszystkie pozostałe ugrupowania chętnie sięgają do tych pieniędzy. Tak naprawdę rzeczywiście jesteśmy osamotnieni i tak naprawdę jako jedyni prezentujemy pogląd, nie finansujemy partii politycznych z pieniędzy publicznych. Jeżeli partie mają własne potrzeby i wydatki, to niech utrzymują się z datków, niech się utrzymują z darowizn, ze składek członkowskich, ale nie z pieniędzy publicznych. Ale w takiej sytuacji, jaka jest, skoro są duże szanse, że jednak ten wasz pomysł nie przejdzie, czy to nie jest właśnie frazes, tym razem w ustach Platformy? Ale co my mamy więcej zrobić, żeby udowodnić, że nam na tym bardzo zależy? Poza tym, że składamy projekty ustaw, prowadzimy duże kampanie medialne, namawiamy wszystkich pozostałych do ograniczenia albo wprost rezygnacji z finansowania partii z pieniędzy publicznych. Ja myślę, że tutaj jest szansa, bo jeżeli Solidarna Polska i Ruch Palikota poprze to rozwiązanie, a taką deklarację składali wcześniej, to mamy szansę na to, żeby to rozwiązanie przeszło przez parlament. To u czyjej klamki, gdyby tak się stało, potem wisiałyby partie polityczne? Zawsze jest pytanie, u czyjej klamki wiszą. No, różni klamki mówią, są że, i... Różni mówią, że PiS na przykład wisi u klamki ojca Rydzyka, bo w mediach ojca Rydzyka jest systematycznie promowany i pozytywnie pokazywany. Są inne ugrupowania, które mają inne jakieś związki albo własne. A Platforma u niczyjej klamki, przed niczyimi drzwiami nie będzie stała i patrzyła pieniądze. To znaczy, my przez lata funkcjonowaliśmy jako partia, która nie otrzymywała dotacji z budżetu państwa i wtedy nie staliśmy u niczyjej klamki, radziliśmy sobie sami i myślę sobie, że w przyszłości również tak będzie. Pomówmy jeszcze o pieniądzach. Rok 2014-2020. Samorządy szykują się do wydawania. Są już projekty. Ma między innymi Koszalin i powiat koszaliński. Województwo zachodniopomorskie, prawie 1,5 miliarda euro. Będą kontrakty i będzie ciężki bój, ciężka walka samorządów o wyrwanie tej kołdry dla siebie jak najwięcej. Ja myślę sobie, że tak jak w tej perspektywie finansowej, a w tej mieliśmy zdecydowanie mniejsze pieniądze, bo to było 800 milionów w ramach regionalnego programu operacyjnego i 200 w ramach pozostałych programów, czyli około miliarda i rzeczywiście te najważniejsze potrzeby z punktu widzenia samorządów i to chyba wszystkich bez wyjątku udało się tym samorządom zrealizować. Rzeczywiście bój będzie duży i prawda jest taka, że uległy zmianie zasady dofinansowania tych projektów. I tak łatwo jak do tej pory to już nie będzie. Już nie było łatwo, a będzie jeszcze trudniej i wiele samorządów musi mieć świadomość, że każdy projekt, który ma otrzymać dofinansowanie, to nie ma być tylko pusta deklaracja albo deklaracja oparta o papier, tylko to musi być bardzo dojrzały, przemyślany projekt, na którym samorząd dysponuje pełną dokumentacją i rzeczywiście będzie dużo trudniej, więc myślę sobie, że to nie będzie kategoria wyrywania, kto pierwszy i tak dalej, tylko to raczej będzie kategoria, kto będzie lepiej przygotowany. W tej stawce samorządy z tego byłego województwa koszalińskiego zawsze były lepiej przygotowane, bo być może od lat bardzo aktywnie zabiegały o środki unijne. To zresztą widać w tych samorządach, w tych miastach. Ważna jest i północ, i południe regionu, i prawa, lewa strona, i środek, ale w skali regionu to na co przede wszystkim zachodniopomorskie powinno stawiać, pana zdanie? Znaczy to jest na pewno transport. My, jeżeli jesteśmy jako region, który żyje z turystyki, to musimy się zastanowić, jak usprawnić transport, jak spowodować, żeby turyści, którzy tutaj dojeżdżają, mieli szansę dotrzeć bezpiecznie, ale też na pewno cały fragment dotyczący innowacji i przedsiębiorczości.
to jednak przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy i trzeba się zawsze zastanawiać, w jaki sposób ich wspierać skutecznie, tak, żeby te nowe miejsca pracy, żeby te zakłady, które już funkcjonują, rzeczywiście miały się dobrze. W obecnej sytuacji finansowej państwa, kiedy jest 16-miliardowy deficyt, to rzeczywiście pociągnie do przodu? Jest oczywiście duży problem i od dwóch, trzech lat premier mówił o tym, że rok 2013, druga połowa roku 2013 to będzie najtrudniejszy okres teraz. Ale okres... czy ktoś się nie przeliczył w tych rachunkach? Mimo wszystko, panie ministrze. Nie, zawsze jest liczenie z pewną nadzieją i zawsze jest pytanie, co się takiego dzieje, że to spowolnienie gospodarcze jest większe niż wszyscy szacowaliśmy. A w przypadku deficytu, panie ministrze, jeśli pan robi, liczy pan swoje prywatne, domowe pieniądze, to miał pan taką sytuację, że doliczył się aż pan takiej wielkiej dziury budżetowej w swoim przypadku? Jeżeli każdy z nas liczy sobie prywatne swoje pieniądze i każdy z nas wie, że pracuje tu, ma przychód z tego i z tamtego i siamtego miejsca, na przykład, bo mąż, bo żona, bo czasami to nie jest tylko jedno miejsce zatrudnienia albo jedno miejsce, z którego czerpie się przychody, to ten ktoś na końcu składa budżet i później się okazuje w trakcie roku, że z jakichś powodów, z miejsca, z którego do tej pory czerpał przychody, już ich nie ma i musi weryfikować budżet. I to się zdarza. Zdarza się w rodzinie, zdarza się również na poziomie budżetowym i ta weryfikacja następuje. Wszystkie szacunki i symulacje, nie tylko polskie, ale również przez niezależne instytucje finansowe i europejskie, i światowe, mówiły o tym, że kryzys gospodarczy w Europie się skończy szybciej, że to spowolnienie będzie mniejsze i też w związku z tym na tej podstawie szacowano większe przychody. A zawieszenie tych progów bezpieczeństwa, jeśli mówimy o zadłużeniu państwa, to jest niebezpieczne. Miasta też mogą zrezygnować z tych 60%, co wtedy? Miasta są opisane w ustawie, same nie mogą zrezygnować. Same nie mogą, ale gdyby była taka możliwość. Słyszał pan wypowiedzi ekspertów, że Detroit, gdyby była zmiana przepisów w naszym kraju, to takich miast jak Detroit w Stanach, w Polsce by było dużo więcej. Nie, nie, a to jest nieprawdziwa informacja. Znaczy eksperci chyba nie wiedzą, co mówią. No, Detroit jest zadłużone powyżej tego progu. Mówimy 60. o zmianach przepisów, panie ministrze. Wobec tego, czy minister Rostowski do zmiany? Nie, nie. Żebyśmy też dobrze zrozumieli. Tak samo progi bezpieczeństwa, 55-60% są opisane w Konstytucji. To nie jest tak, że Platforma jest z PSL-em w stanie zmienić progi bezpieczeństwa. Natomiast te progi zostaną zachowane, natomiast poluźniona troszeczkę w innym wymiarze polityka finansowa pozwalająca na to, żeby państwo mogło większą pulę pieniędzy skierować na wsparcie inwestycji. Jeżeli chcemy rzeczywiście skorzystać z tej następnej perspektywy finansowej unijnej, to musimy sobie dać szansę, żeby te pieniądze formalnie mogły być wtłoczone do polskiej gospodarki. A co oznacza, że oprócz pieniędzy unijnych musimy obok postawić pieniądze z polskiego budżetu? Leszek Miller mówi, że minister finansów Rostowski tworzy kreatywną księgowość, natomiast czy odejście ministra sprawy załatwi, to trudno wątpić. Natomiast no, ministerstwa robią cięcia, a w pana resorcie edukacja prawie 300 milionów. Ministerstwa wszystkie robią cięcia. My też kilka procent, tak jak każdy resort, musimy poszukać u siebie oszczędności. Minister szkolnictwa wyższego. My mamy stosunkowo niewielkie wsparcie z budżetu państwa. Te pieniądze, które są u nas w dyspozycji, to albo to są środki z tak zwanego polskiego systemu wsparcia inwestycji w środowisku, bądź środki unijne, a budżet państwa u nas to jest naprawdę stosunkowo niewielka kwota, więc my stosunkowo niewiele, bo kilkadziesiąt milionów złotych musimy zaoszczędzić. To jest trudne, to nie ukrywam, że to poszukanie tych pieniędzy w trakcie roku to budżetowego jest łatwe, no ale mamy jakieś pomysły i to się uda przeprowadzić. Natomiast minister Kudrycka mówi, że no, oszczędności prawie 300 milionów, ale nie dotknął tych planowanych podwyżek i tych podwyżek dla pracowników szkolnictwa. Szef resortu MSW, że też nie może ucierpieć na tym sprawa bezpieczeństwa państwa, no ale te pieniądze muszą być gdzieś, czy ich w ogóle nie będzie i będziemy na krawędzi. To pewnie to gdzieś tam z różnych inwestycji, wydatków inwestycyjnych, takie też są czynione i takie wymagają redukcji. My to robimy. Wracając jeszcze słowem do pana ministra Rostowskiego. Pan minister Rostowski jest wysoko oceniany przez wszystkich specjalistów i niezależnych ekspertów. Bardzo dobrą opinię ma w kręgach
i europejskich jako bardzo dobry specjalista. Natomiast opozycja znajdzie każdy sposób, żeby przyłożyć rządzącym i to jest naprawdę zbójeckie prawo opozycji. To, co się dzieje teraz i z finansami państwa i wcześniejsze sprawy związane także z wydatkowaniem pieniędzy przez Platformę Obywatelską, to woda na młyn opozycji. Ale to świetnie, to opozycja, mam nadzieję, dzięki temu powie super, to redukujemy, likwidujemy fundusz finansujący partie polityczne, tylko opozycja tego zrobić nie chce. Opozycja opowiada różnego rodzaju dyrdymały świadczące o tym, że likwidacja tego funduszu jest z ich punktu widzenia niemożliwa. No to w takiej sytuacji jak Platforma chce się odbić od tego sondażowego niżu? Po pierwsze, bardzo konsekwentnie, tak jak wcześniej, tak jak w poprzedniej kadencji, w środku kadencji mieliśmy też znaczący spadek poparcia i wtedy dopiero uruchamialiśmy wielki plan modernizacji kraju. Ten plan nie został zakończony, on trwa. Wchodzimy w następną perspektywę unijną. Jestem przekonany, że po wielkim sukcesie negocjacyjnym na poziomie europejskim, po wynegocjowaniu ponad 400 miliardów złotych, a przecież w trakcie kampanii mówiliśmy o 300, więc nam się udało znacząco poprawić te pieniądze, które są skierowane do Polski, powiedzieć, że 2014 i lata następne to kolejny etap, wielki etap modernizacji kraju, w którym odpowiedzialny rząd przy współpracy, bardzo dobrej współpracy z samorządami jest w stanie poprawić i wyniki gospodarcze, a myślę, że na końcu również notowania społeczne. A jakim cieniem i czy cieniem położył się na pana działalności zarząd, że zrobił pan plagiat swojej pracy doktorskiej? To jest zarzut, który jest kreowany przez jedno środowisko polityczne. To chyba wszyscy, którzy tym się zajmują. Środowisko związane z PiS-em. To chyba wszyscy widzą, bo tak te media PiS-owskie, właściwie jedno, bardzo mocno ten obszar lansuje. No panie ministrze, ale na 200 stronach taki zarzut. Już 200 stron, dziesiątki fragmentów przepisane z innych prac. Świetnie, wszystko, jak mam nadzieję, że pół sekundy temu poświęcimy. Ja jestem od długiego czasu bardzo ostro atakowany. Kilka miesięcy temu byłem posądzony o to, że jestem tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa. Sprawa była również pani redaktor. Różni mnie o to odpytywali. Skończyło się tym, że IPN, a później prokurator stwierdzili, że to jest jedna wielka fałszywka i że ten zarzut jest nieprawdziwy. Natomiast wracając do doktoratu, każda rozprawa składa się z dwóch części. Z części tak zwanej teoretycznej, rozprawa doktorska, i z części badawczej. W części teoretycznej wprost cytuje się i podaje się źródła, oczywiście, z których się cytuje. U pana z tym był To jest nieprawda, bo kłopot polega na tym, że ci, którzy to opisują, nie opisywali na podstawie rozprawy doktorskiej, tylko na podstawie monografii, książki. W książce jeden, a nie w rozprawie doktorskiej. W związku z tym budowanie takiego napięcia to jest jedną wielką nagonką i tylko i wyłącznie ma taki oto wymiar. W tej sprawie zajęła już jednoznaczne stanowisko uczelnia, na której broniłem swoją rozprawę doktorską. Jednoznacznie mówiąca, że to jest nieprawda, że praca była badana w systemie antyplagiat, że praca była oceniana przez... Może słaby był ten system, czy nie? Nie, to jest ten sam system, którym posługują się wszystkie uczelnie w Polsce. Nie ma innego. Panie ministrze, w tej kwestii, czy ma pan sobie cokolwiek do zarzucenia, nie mam. Jednak spisał pan od kogoś, nie, czy pisał, to błagam, niech pani takich nawet rzeczy nie powtarza. Znaczy, to jest jedna to jest jedna wielka bzdura i nagonka. Gwarantuję pani, że gdyby było cokolwiek na rzeczy, to wszystkie naprawdę dzienniki i główne media w Polsce już dawno by sprawą się zajęły. A nie słyszał pan takich opinii, bo ja takiej opinii słyszałam, że może lepiej tego nie ruszać, no bo Stanisław Gawłowski ma tak obsadzone miejsca, ludzi, znaczy, tak dalej, że potem może być inna wybor? W Rzeczpospolitej, w TVN-ie, no tak w Polsacie. Między innymi, jak to się mówi, mówią wiewiórki. Nie, no bzdury, no jedne wielkie bzdury. To co zrobi pan z tą sprawą, z tym zarzutem? Zastanawiam się, bo ten zarzut został jeszcze tak postawiony, że on jest tylko kategorią pytań, a nie kategorią jednoznacznego zarzutu. Kiedyś mężczyźni szli na pojedynek. No a dzisiaj nawet pójście do sądu w tej sytuacji jest dość utrudnione, choć prawnicy w tej chwili to analizują, bo jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest podstawa, żeby mógł skierować sprawę do sądu, to ją skieruję. Dlatego, że powtarzam, to są pytania, a nie jednoznaczny zarzut. Taki został napisany tekst. Dziękuję bardzo. Wiceminister środowiska, poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę. Gość Studia Bałtyk.